W poprzednim odcinku Katie oraz Topcia wybrały się na spacer do lasu. Nagle rozpętała się wielka i straszna ulewa. Dziewczyny zgubiły drogę. Chwila, w którą stronę? Przez ten deszcz zgubiłam orientację! Co? Nie mów tak, Topcia! Tylko ty możesz nas stąd wydostać! Ja nie znam ten las! No, a i nie wiem dokąd iść! Niestety dziewczyny nie znalazły ścieżki. Znalazły za to straszny, przerażający dom. Tu jest jakiś dom, Katie, chodź, zapukamy. Ulewa była tak silna, że dziewczyny postanowiły wejść do środka. Och, Katie była przerażona. W domu dziewczyny zobaczyły bardzo dziwne i naprawdę straszne rzeczy. Czy nic im się nie stanie? Czy bezpiecznie wrócą do swojego domu? Koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu zostawcie emotkę duszka. Miłego oglądania! Topik i Topcia! Oh no, Topcia, im dalej wchodzimy, tym jest gorzej. Ja już wolę ta ulewa niż ten straszny dom. Ojejcia, jaki dziwny kot. Oh, chyba faktycznie powinniśmy stąd wyjść. Na pewno, Topcia! Czujesz ten zapach? Pachnie tutaj tak jakoś dziwnie. Katie, tutaj nic nie jest normalne. Cały ten dom jest jakiś taki dziwny. Topcia, chyba się już ta ulewa uspokoiła. Lepiej będzie, jak sobie stąd pójdziemy. Aha, chyba masz rację. Co to jest? Zęby? O rety! Dobra, spadamy stąd! Oh, babciu, babciu, jestem już i przyniosłam ci te dynie, ale wysłałaś mnie na zewnątrz w taką ulewę. Ale ty, ktoś wrócił do domu. O nie, Katie, musimy się schować. Oh my gosh, Topcia, oh, może tutaj gdzieś, może tu gdzieś się schowamy. Babciu, babciu, gdzie jesteś? Przyniosłam ci te dynie, o które prosiłaś. O, co my teraz zrobimy, Katie? Już jesteśmy pożarte, na pewno ona nas zje. Oh my gosh, Topcia, bardzo cię lubiłam. Zawsze byłaś moja ulubiona przyjaciółka. O, ja ciebie też, Katie, tak mi przykro. Na pewno teraz tu zginiemy. Ojejku, a wy to kto? Skąd się tu wzięłyście? Co wy tutaj robicie? O, ty jesteś... Ty jesteś normalną dziewczynką? O, no taką nie do końca normalną. Jestem pół dziewczynką, pół wiedźmą. Ale jak moja babcia tu wróci, to na pewno was pożre. A, wypuść nas stąd! W takim razie musimy szybko stąd uciekać! Aha, bardzo szybko. Lepiej stąd spadajcie. Jak moja babcia was tutaj zobaczy, już po was! Wreszcie przestało padać! Alicjo, jesteś w domu? Mam nadzieję, że przyniosłaś to, co cię prosiłam. O nie, to moja babcia. No to już po was. Możecie się pożegnać z życiem. Pokaż nam jakieś wyjście, proszę. Pomóż nam stąd uciec. Oh no, my nie chcemy umierać. O, tutaj nie ma drugiego wyjścia. Nawet przez okno nie da się uciec. Przykro mi. Alicjo, co tak dziwnie pachnie? Czuję jakiś dziwny zapach. Czy to zapach ludzi? Babciu, tylko spokojnie. To moje przyjaciółki. O, tak, tak, jesteśmy przyjaciółkami Alicji. Proszę nas nie zjadać. Czy ja dobrze widzę? W moim domu ludzie. Jak to? Och, już ja was zaczaruję. Babciu, proszę, nie rób im krzywdy. Oh my gosh, Topcia, to prawdziwa czarownica. Prawdziwa, prawdziwa i rzucę na ciebie urok. Abrakulus, kabradakulus. Topcia, co się stało? O, Katie, lepiej, żebyś nie wiedziała, co się stało. Błagam, pani czarownico, proszę ją odczarować. A Topcia, o czym ty mówisz? Ja się dobrze czuję, nic mi nie jest, nie martw się. Bardzo chętnie zjem was na obiad. Jestem straszna.
strasznie głodna. Zrobię sobie z was zupę dyniową. Pani czarownico, proszę nas wypuścić. My tutaj wyszłyśmy niechcący, no bo taka ulewa była, nie miałyśmy gdzie się schować. Pani czarownico, my sobie już pójdziemy, dobra? Najpierw niech cię odczaruje. Czopcia, przecież ja się dobrze czuję. Pani czarownica nic mi nie zrobiła. Jeszcze się w lustrze nie widziałaś? Co ty opowiadasz? Koniec tego gadania. Wrzucę was do garnka i zjem. Albo dam was mojemu kotu na pożarcie. Pani czarownico, proszę nam nie robić krzywdy. Och, babciu, przez ciebie nie mam żadnych koleżanek. Wszystkie osoby, które tu przychodzą, straszysz i nikt nie chce tu wracać. Jestem bardzo samotna, a te dziewczynki, one są w porządku. Babciu, nie rób im krzywdy. I odczaruj tę dziewczynę w żółtych włosach. Nie. Babciu, proszę cię, jeśli tego nie zrobisz, więcej tu nie przyjdę. To nie przychodź. Myślałam, Alicjo, że chcesz zostać prawdziwą czarownicą. Prawdziwe czarownice nie mają skrupułów. Ach, babciu. Proszę, niech pani odczaruje moją koleżankę. Nie podchodź do mnie, bo ciebie też zaczaruję. Ach, twoja koleżanka już na zawsze będzie taka brzydka. Brzydka? A co mi się stało? Topcia, powiedz mi! Lepiej, żebyś nie wiedziała. Pani czarownico, proszę odczarować moją koleżankę i my sobie już stąd pójdziemy i nigdy więcej nas pani tutaj nie zobaczy. Tylko proszę nas stąd wypuścić. Zastanowię się. Babciu, proszę cię, wypuść je, nie rób im krzywdy, przecież one nic złego nie zrobiły, chciały się tylko schować przed ulewą. Ja też nie zrobię nic złego, jeśli je zjem, jestem taka głodna. No cóż, zdecydowanie bardziej wolę ropuchy, ale takimi dziewczynkami też nie pogardzę. Alicja, czy jesteś normalna dziewczynka? Nie, ja jestem pół dziewczynką, pół czarownicą, ale nie mam żadnych koleżanek, bo moja babcia wszystkie straszy. A, no cóż, nie trudno przestraszyć się twojej babci, ale jeśli nas wypuści, mogłybyśmy się zaprzyjaźnić. Moja Alicja nie będzie zadawała się ze zwykłymi ludźmi. Moja Alicja ma zostać czarownicą, a wtedy nie będzie lubiła ludzi, tak samo jak ja. Ale dlaczego pani nie lubi ludzi? Co my pani zrobiłyśmy? Weszłyście do mojego domu bez pozwolenia. Pani czarownico, ale była taka ulewa. Nie wiedziałyśmy, co mamy zrobić. Babciu, odczaruj tę żółtowłosą dziewczynkę. Moje włosy są blond, a nie żółte. Ach, no dobrze, odczaruję ją. Abrakulum, kadabrakulum! Oh my gosh, ja to nie wiem. Nie czuję się ani zaczarowana, ani odczarowana. Och, Katie, bo nie widziałaś swojej twarzy i może to i dobrze. Pani czarownico, czy możemy już stąd pójść? Nie mogę was stąd wypuścić, bo na pewno powiecie o mnie innym ludziom, a wtedy będą się tu złazić i będę musiała ich zaczarowywać. Obiecuję, nie powiem. Naprawdę, przysięgam, nikomu o was nie powiem. Nie wierzę ci. Ach, babciu, jeśli je wypuścisz, obiecuję ci, że przez cały tydzień wciąż będę się uczyć, jak być najlepszą czarownicą. Pani czarownico, proszę. I nauczysz się latać na miotle? Tak, babciu, obiecuję. Wiem, że najbardziej na całym świecie pragniesz tego, abym była prawdziwą, najprawdziwszą czarownicą. Jeśli je wypuścisz, obiecuję, będę się uczyć. Kusząca propozycja. Pani czarownico, może nas pani zaczarować, tak żebyśmy nic nie pamiętały. Wtedy nie będzie się pani bała, że o kimś pani powiemy komuś.
Pani czarownico, my znamy też syrenki i też się z nimi zaprzyjaźniłyśmy. One też były takie magiczne jak pani i nikomu o nich nie powiedziałyśmy. Przecież teraz mi o nich mówisz. Paplo jedna? Ach, z tymi czarami to nie głupi pomysł. Mogłabym zaczarować was tak, żebyście nic nie pamiętały. To jest głupi pomysł, a jeśli wymarzy nam pani z pamięci też poprzednie wspomnienia, proszę, proszę tego nie robić. Babciu, już przestań się zgrywać, po prostu je wypuść. Nikomu o nas nie powiedzą, a ja przez cały tydzień obiecuję, będę się uczyła całe dnie i noce, jak latać na miotle i zobaczysz, zostanę wkrótce mistrzynią. Ach, no dobra, niech będzie, spadać stąd. O, chodź, Katie! Alicja, miło było cię poznać! Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy! Nigdy więcej się z nimi nie spotkasz! Wiem, babciu, wiem. Wielka szkoda, że zabraniasz mi mieć koleżanki. Gdybym je miała, byłabym szczęśliwsza. To nie są koleżanki dla ciebie! Babciu, w tym lesie mieszkają same stare wiedźmy. Nie ma ani jednej dziewczynki w moim wieku. Nie mam żadnych koleżanek. I to wszystko twoja wina. Oh, Katie, to była najgorsza przygoda w moim życiu. O rety, Topcia, nigdy nikomu nie możemy o niej opowiedzieć. No pewnie, że nie możemy. Obiecałyśmy i dotrzymamy słowa. Oho, ale teraz, Topcia, wracajmy do domu. Czarownica chyba wcale nie jest aż taka straszna, skoro wypuściła Topcię i Katie. Czy polubiliście Alicję i chcielibyście, aby była ona koleżanką Topika i Topci? Co wy byście zrobili, gdybyście tak naprawdę w rzeczywistości poznali prawdziwą, najprawdziwszą czarownicę? Subskrybujcie kanał Topik i Topcia, zajrzyjcie również na kanał Bajolanki, a my słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia! Pa!